To byście mnie wszyscy zobaczyli, to stanowisko. Kazali mi do zdjęcia stawać zawsze tylko przodem albo tyłem, bo nie rób zdjęcia. Dobra, bez wygłupu. Cieszę się ogromnie, że doszło do następnego spotkania. Myślę, że to już teraz będzie tradycją szkoły, że będzie za jakiś czas kolejne spotkania z ludźmi z innym hobby, z inną pasją. Dzisiaj, jak już pani zapowiedziała, jest trzecie spotkanie. Mieliśmy na pierwszym motory, na drugim znaczki i monety, a dzisiaj no, mamy zdjęcia. Czy mieć w tej kieszeni, czy w tej, jak obydwie są moje. A dzisiaj mamy panów fotografów i pasja związana z robieniem zdjęć i tak dalej. O tym wiedzą oni. Chciałbym przedstawić zaproszonych gości. Miał być pan burmistrz, ale wyskoczyło mu w ostatniej chwili ważne spotkanie w Zielonej Górze i po prostu nie zdążył dojechać i już chyba nie dojedzie, ale jest pan wiceburmistrz, pan Krzysztof Wyziński. Żeby przeprosić, że nie może być, ale dojechała właśnie Agnieszka Kowalska, żona Maszka Kozłowskiego, jest w Zielonej Górze. Jutro jest wernisaż jej malarstwa. Trwają przygotowania, no i musiał z Agnieszką jeszcze przedłużyć się spotkanie z Agnieszką, dlatego nie mógł dotrzeć. Trudno. Bardzo przepraszam. Są sprawy, których nie można przeskoczyć. Witam również panią z urzędu, panią Basię Fajcz. Znane wam na co dzień panie nauczycielki, dwie Izy, które są inicjatorem tych spotkań, panią Izę Boszczak i Izę Krótko. Witam panią Gosię Szatkowską z mężem. Witam panią Gosię Rajewską bez męża. Witam was przede wszystkim, również dojeżdżających. No i na koniec przywitam trzech głównych aktorów dzisiejszego spotkania, a są nim pan Oleg Żukowski z żoną, pan Grzesiek Olejarz i pan, bardzo ładne imię, Leszek Kozuba. Dzisiaj od tych panów się bardzo dużo dowiecie i oni od was wiceprezesa. Słuchajcie, wysłuchacie, zadajecie pytania, panowie opowiadają. Spotkanie jest dla was, jest wasze. Nie wszystko dla was. Pytania może są? Pytajcie, będzie łatwiej, bo możemy gadać całymi dniami. Jak jest najlepszy program do filmu? Nie ma. Każdy ma coś w sobie. Jeżeli chodzi o linie profesjonalne, to na pewno będzie Adobe Premiere, będzie Edius, będzie Final Cut, jeżeli chodzi o Macintosha. Jeżeli chodzi o amatorskie, to Movie Maker, bardzo dobry program do szybkiej, podstawowej jakiejś takiej obróbki filmów. Polecam, darmowy, legalny. Strony Vegas? Skali 1-10, strony Vegas? Też, dobry jest, bardzo dobry. Lepszy niż Movie Maker, ma dużo narzędzi. Ale to kwestia, czy jest dobry, czy niedobry program. Bardziej zależy to od tego, od wiedzy. Czy się umie obsługiwać ten program, czy się umie tymi narzędziami nadać jakiś temat w tym filmie. Tutaj też są bardzo ważne możliwości sprzętu, który posiadamy, bo nie jest sztuką posiadać bardzo dobry program, który na danym komputerze nie będzie funkcjonował tak, jak powinien, prawda? Słuchajcie, może w międzyczasie w ogóle tak puścimy, żebyście sobie, bo to będą na pewno bardzo nudne wykłady, może sobie pooglądać po prostu, przypominałem, w różnych kierunkach, w międzyczasie pooglądacie różne zdjęcia, może akurat się nadadzą do tego pytania. Nie wiem, co pomyślecie, może zrobimy, nie wiem, że sobie podejdziecie, podejdzie jakaś część, bo to wszyscy nie macie razy. Kto z was jest bardziej nastawiony, kto na zdjęcia, na film? Dokładnie. Kolega widzę. Kolega jest film. A na zdjęcia? A reszta? Kto prowadził u was tą telewizję gimnazjalną?
O, to wiem skąd pytanie. Jak zacząłem? Choćby nawet od szkoły, od czasów szkolnych. Pan Leszek zapewne jeszcze mnie pamięta z niedawnych czasów. Wszystko zaczęło się od wystaw w Domu Kultury. Sam początek. Kupiłem sobie aparat za dosłownie 300-400 zł. Zwykły amatorski aparat. Zacząłem go nosić wszędzie ze sobą, gdzieniegdzie zdarzyły się sytuacje, że robiłem zdjęcia jakichś wyjątkowych sytuacji. Zdjęcie samo w sobie i jakościowo, tak jak tutaj widzimy, profesjonalne zdjęcia doświetlone, robione sprzętem profesjonalnym, one takie nie były, ale one miały coś w sobie i przy jednym z takich zdjęć właśnie Olek na jednej z wystaw zobaczył coś, czego inni nie widzieli i w ten sposób zaczęła się nasza współpraca. Z czasem, kiedy Olek zaczął mnie wkręcać, pokazywać mi właśnie ten świat fotografii profesjonalnej, jakby to miało wyglądać, jak się obsługuje profesjonalny sprzęt, zacząłem się rozwijać pod względem sprzętu, pod względem właśnie pasji. Ta pasja zaczynała się od tego, że sam chciałem coś robić, żeby robić coś swojego i ktoś zauważył coś, co jest moje, co zrobiłem sam. W trzeciej klasie gimnazjum, tak jak większość z was, macie dylemat, co robić w przyszłości. Ja też miałem bardzo wielki dylemat. Poszedłem do szkoły w całkiem innym kierunku. Nie pracuję w tym zawodzie, nie rozwijam się dalej w tym zawodzie. To był mój błąd. Dlatego zastanówcie się już teraz, co chcecie robić w przyszłości, bo to bardzo wiele dla was znaczy. Im prędzej będziecie wiedzieć, co chcecie robić, tym są większe szanse, że tak jak Leszek, parę lat jest starszy ode mnie, już ma swój zakład, swoją firmę. Gdybym parę lat wcześniej wiedział, co chcę robić i rozwijał się bardziej w tym kierunku, być może tak jak on już by miał swoją firmę. Albo bym pracował na poważnie, już tutaj profesjonalnie z panem Olkiem. A jest jak jest. Co dopiero się rozwijam troszeczkę później. W tym wieku najlepiej, żebyście decydowali już, co chcecie robić w przyszłości i rozwijali się w tym. Aby robić dobre zdjęcia, nie trzeba mieć sprzętu, tak jak tutaj widać, po kilka tysięcy, który jest wart, bo ten sprzęt tylko nam pomaga robić coś naprawdę dobrze. Lepiej niż inni pod względem profesjonalnym. Ale żeby robić wyjątkowe zdjęcia, tak jak niektóre, co są tutaj z tyłu, na przykład wasze prace z konkursu, które nam też bardzo się podobają, nie muszą być robione profesjonalnym sprzętem. Ważne, abyście sami wiedzieli, co chcecie uchwycić na tym zdjęciu, co chcecie pokazać. Co to jest? Ktoś wie, co to jest? Chyba jeden kolega, który po prostu tu przetargał tutaj. Ty wiesz, nie? To jest powiększalnik. Słuchajcie, kiedyś się zdjęcia robiło się takimi aparatami. W środku był film, negatyw, klisza, nie wiem jak to... Tak jak tu wiszą. Tak, jak tu wiszą. Śrąbkę zakładało, nawijało, zamykało. I 36 zdjęć na filmie, to był max. I się jechało. I wszystko trzeba było ręcznie ustawić. Ostrość, ekspozycję i tak dalej. Wszystko ręcznie, wszystko trzeba było umieć. Teraz co? Teraz zielone pole, klik i mam zdjęcie. Potem film się wyciągało. Oczywiście wyciągało się... ciemno. Krótko się światło. Wyciągało... Nie dać. Wyciągało się oczywiście w ciemni fotograficznej. Nawijało się, to jest korek, taka puszeczka, nawijało się na te szpulki, wszystko po ciemku, w zupełnych ciemnościach. Zamykało się, w środku jest płyn zwany wywoływaczem. Nie wiem, 8-10 minut się zależy od filmu i tak dalej. Moczyło się ten negatyw, potem się wylewało wywoływacz, wlewało się wodę, pukało, wylewało się utrwalacz, następna taka chemia, która utrwalała, żeby to wszystko nam się już tam po prostu na stałe naświetliło i było i już nic zniknęło. Potem się już to wyciągało w świetle i powstawało coś takiego.